Siemanko, Sztumanko, z tej strony Domin. Moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do gościa, który cały czas kicha. To Juniorski. Nie no, oczywiście żartuję do dziwnego sąsiada, który ma coś do czynienia z ufolutkami. To Dark Riddle. Dobra, patrzcie teraz to, bo my jesteśmy już tutaj w piwnicy i z tego co pamiętam, to my musimy kliknąć tutaj i sprawdzić, co my teraz tutaj musimy zrobić. Take the blue key card. A, i key card jest tutaj. Dobra, mamy, moi drodzy, blue key card. I teraz musimy iść otworzyć jakieś drzwi. Dokładnie, one były tutaj. Tutaj mamy kod 2732, więc to nie jest jakieś tam super ciężkie do ogarnięcia. Oh my god, uwaga, uwaga, uwaga. Bo tam jakiś obestrołek był. Dobra, open the door with the code lock. Czyli teraz mamy tutaj 2732. Ja sobie pozwolę otworzyć te drzwi. Uciekamy przed tym obestrołkiem i teraz wpiszemy tutaj szybko kod 2732. Okej, let's go. Dobra, ja już to tutaj chyba mogę upuścić. I moi drodzy, co my tutaj cały czas chce skanować? Co my teraz tutaj musimy zrobić? Take the green key card. Ja teraz nie wiem dokładnie, gdzie był ten green card, ale musimy uważać dlatego, bo on tutaj nas będzie strzelał cały czas. Oh my god, gdzie jest green key card? Ja nie, o nie, on do mnie strzela cały czas, tylko musimy uważać, bo sąsiad za chwileczkę tutaj może przyjść do tej piwnicy, sprawdzić, co się dzieje, ale tak, czy ja mogę tutaj coś zrobić? Tutaj coś załączamy. Wydaje mi się, że... A, bo tutaj możemy to chyba od... The combination is wrong. Try od... No po co on tutaj... Czemu on tutaj cały czas za mną jeździ? Czekajcie, bo someone went into the basement. Widzicie, no jest taka troszeczkę lipa. Ale muszę wam powiedzieć, że ja muszę wyłączyć. Green key card. O, tu jest. Proszę bardzo, zostało wyłączone. Więc już mamy spokój. Okej, green key card. Ja teraz nie mam żadnego pojęcia, gdzie to było. My to tutaj co prawda możemy sobie zakupić, ale z tego co ja pamiętam, to ten zielony key card. Musimy się cofnąć, nie? Otwórz. Halo! Sąsiad już za mną biegnie. Sąsiad już za mną biegnie. I z tego co ja pamiętam, to patrzcie, my musimy... Dlaczego oni go sparaliżowali? Co się z nim stało? To ja nie mam żadnego pojęcia. Ale dobra, przeskoczmy może tu. I wydaje mi się, że zielony keycard będzie tu chyba, u góry on wcześniej był. Proszę tutaj wskoczyć, nie ma. Więc możliwe... O jest! Widzicie? Mówiłem wam, że tutaj będzie ten green keycard. Dobra, on już nie wie, że ja tu jestem. Ja tutaj szybko green keycard, proszę bardzo. I uciekamy. Uuu! Jak tu się pozmieniało! Dobra, co my teraz tutaj musimy zrobić? Czekajcie, bo my mamy tak. Turn that electric field off. Ale... Tu? Danger. Czekaj, bo tu jest jakiś... Ale... Turn the electric field off. Ale gdzie? A, the electric field is disabled forever. Dobra, mamy to już. Take the valve. Już wiem gdzie. My tutaj sobie wyłączyliśmy ten prąd. Widzicie? Tutaj. O, i mamy jakąś broń. Więc ja sobie pozwolę wziąć. Następnie mamy valve. I co my teraz tutaj musimy zrobić? Activate the Lexian key. Widzicie? To się nazywa Lexian key. Okej. Dobra, musimy podejść tu. Muszę to wsadzić tutaj. Dokładnie, widzicie? I teraz sobie załączymy taki kluczyk. Miejmy nadzieję, że nas nie poprądzi, ponieważ tutaj będą bardzo duże ampery i wolty przepływały przez nasze ciało. Ale miejmy nadzieję, że naprawdę nic się nie stanie. Dobra, i co teraz? I co teraz? Activate the Lexian key. Okej. Lexian key is activated. Dobra, zabieramy to teraz. I teraz, moi drodzy, open the secret mechanism. Skąd ja mam... Czekaj, bo mi tutaj świeci w oczy, nie? Skąd ja mam wiedzieć, co tutaj się teraz dzieje? Jak ja to mam otworzyć? Czekaj, no może... Może tak? O! Naprawdę? Naprawdę już otwarłem? Nie pytajcie się mnie, jak ja to otworzyłem, ale, moi drodzy, to jest po prostu masakra, co ja w tej gierce w ogóle robię, nie? Tu jest w ogóle jakaś złota żaba. Nie wiadomo, o co z nią chodzi. Bierzemy, moi drodzy, teraz ten valve. Ustawiamy go tutaj, cyk, i odkręcamy wodę tak, żeby tutaj wszystko spadło. Cała woda, nie? Take the valve, dobra, tu już tutaj mamy, spoko. Tylko ja to będę to musiał wziąć jeszcze raz ponownie ze sobą. Tylko muszę poczekać, aż cała woda spadnie. No, usunie się, nie? Ponieważ tamten valve też będziemy potrzebowali. No dobra, niech ta woda szybko ucieka. Schodzimy na dół, mamy tutaj czerwony kluczyk, ale na razie weźmiemy... Oh my god, on nie wie, że ja tu jestem. Nie, nie rzucaj tym! No nie, nie chcesz, bo on mnie łapał! Ale mogę wydać teraz moje jabłka, bo przecież kupiliśmy miliony jabłek, nie? Dobra, dawaj teraz to. Ja sobie pozwolę stąd uciec, ponieważ on jest sparaliżowany tylko i wyłącznie na 5 sekund. Ty! Sąsiad! Co? Cyk, proszę. On nie wie, że ja tu jestem, dobra. Jeszcze raz, dawaj mi te... Okej, 75, zabieramy teraz to. Okej, miejmy nadzieję, że on mnie nie będzie teraz tutaj atakować. Ja szybko uciekam, co szybko, szybko. No nie, zauważył mnie! Ja uciekam. Ja szybko uciekam, dobra, dawaj. Cyk, proszę. Odpalaj to, bo on tu zaraz przyjdzie, no.
No i wjeżdżaj na górę, bo on tu zaraz przyjdzie. Okej, co teraz musimy zrobić? Open the red lock. Czyli musimy otworzyć, moi drodzy, tu. Cyk. Otwarte. Cyk, tutaj to odstawiamy i teraz bierzemy ten laksjanki. Wsadzamy go tutaj. Ja cały czas podskakuję. Aha, tu jeszcze jest czerwony kluczyk potrzebny. Dobra. Patrzcie, moi drodzy, wsadzamy ten Laxian Key. Następnie muszę wziąć tą czerwoną kartę jeszcze. Tutaj, cyk, proszę bardzo. Cyk, okej. I teraz mi się otworzy przełącznik i, moi drodzy, będziemy się mogli gdzieś telepiernąć. I kolejna mapa będzie taka troszeczkę dziwna, ale wydaje mi się, że w dzisiejszym odcinku... O nie, idzie tu! On tu idzie, on tu idzie, ja stąd uciekam! Ja stąd uciekam! Teleport! I telepierdol nas. Dobra, jak sami widzicie, budzimy się na jakiejś obcej planecie. I to jest ostatni chapter, jaki graliśmy. Następny jest chapter 4, ale to sobie chyba dopiero ogarniemy w przyszłym odcinku, okej? Okej! Dobra, i teraz co my tutaj musimy zrobić? Coś tutaj muszę wziąć, ale aby to otworzyć, to muszę po prostu kliknąć. Aha, mamy Nintendo Switcha. I co to jest? O, patrzcie teraz tego sąsiada, pa. Patrz! Patrz tego! Pa! Pa tego, pa! Pa! Pa co? Pa! Pa! Jakiś ufoludek steruje prawdziwym człowiekiem, nie no, naprawdę? Znaczy, to jest oczywiście robot, ale to jest niemożliwe, że to się tak ogarnęło. Dobra, co ja teraz tutaj muszę zrobić? Aha, muszę to też otworzyć. Aha, i tutaj mamy chest, backpack, equip. Dobra, mamy teraz, moi drodzy, kartę. Ja sobie mogę ją tu użyć, prawda? Dobra, użyliśmy swojej karty. Tylko czy ja mogę też wyjść tędy? No możemy tutaj sobie też odblokować, prawda? Dobra, odblokowaliśmy sobie wszystko i następnie, ja nie wiem dokładnie, gdzie my teraz musimy iść, ale z tego, co ja pamiętam, to my musimy tutaj ogarniać jakieś dziwne rzeczy w ogóle, nie? Jakieś naprawdę dziwne. O, widzicie, tutaj musimy wsadzać takie te, jak to, jakieś baterie czy coś w tym stylu. Dlatego... On jest pod spodem. Czy ja mogę tu przejść? Nie, tu jest zamknięte. Więc ja, moi drodzy, idę na poszukiwanie tych baterii. O, szczypce! Drugie szczypce mamy. Nie wiem w ogóle, po co mi są potrzebne, no ale jak leżały, no to sobie po prostu wzięliśmy. Dobra, one są tutaj chyba pochowane, prawda? Tu, cyk, proszę bardzo. Ale ja nie wiem, czy to są te baterie. To chyba nie są te baterie. Czy ja mogę to otworzyć? Dobra, tutaj niczego nie ma. O, właśnie takie baterie, widzicie? My coś takiego musimy zbierać. Dobra, przejdźmy sobie do tego pomieszczenia z wodospadami, bo z tego, co pamiętam, to my tutaj też możemy bardzo dużo sobie tych baterii znaleźć. Na przykład mamy jedną tu, ale my będziemy potrzebowali, widzicie, będziemy potrzebowali łopatę do tego, aby to wyciągnąć. O, tu jest łopata. Widzicie, jakie to było bardzo proste? No to zabieramy łopatę i zbieramy teraz ten... Co? O, no mamy, no działa, działa. Wszystko fajnie, pięknie działa, si. Dobra, mamy kolejne, po prostu tak sobie był tutaj na schodach. Następnie tutaj coś jest. Z tego, co ja pamiętam, to my musimy to odciąć chyba. Cyk, o, widzicie, odcięliśmy. O nie, to zaczął wracać, ale czy ja zdążę? Czekajcie, dobra, jestem, halo! Halo! Czekaj na mnie. O, jestem. Ja się boję, że ja spadnę, nie? Ale tutaj będziemy mieli kolejny. Dobra, mamy kolejny. W ogóle wydaje mi się, że twórcy tej gierki dodali nam tutaj jakiś... Widzicie, Nintendo Switch? Aaa, ale tu mi nie pokazuje, gdzie to jest zlokalizowane, prawda? O, ten tutaj jeszcze wodzi. Tylko ja go muszę poprądzić. Cyk. Equip. Dobra. Teraz ja sobie to mogę wziąć i możemy do niego strzelić, prawda? Cyk go! O, nie trafiłem. Nie trafi... Czekaj. Dobrze, że mamy nasze te, do strzelania jabłek, pa. Pa to, pa. Ładuj jabłko. O, dobra, został sparaliżowany. Cyk, proszę bardzo. I mamy tutaj jeszcze jednego typiarza, z właśnie z tym. Cyk, proszę bardzo. I zabieramy, moi drodzy, kolejne, okej. O, może to całkowicie wyłączyć? I może... O, dobra, mamy, widzicie? Tutaj też coś jest, patrzcie. Cyk, proszę bardzo, kolejne. Tu w ogóle jeszcze jeden wisi. Tylko najgorsze jest to, że sąsiad tutaj już spaceruje. Dobra, czy da się to odciąć? Dobra, da się. Okej, i to spadło. I mamy, proszę bardzo. Dobra, z racji tego, iż sąsiad jest gdzieś tam, ja sobie pozwolę teraz tutaj pochodzić. O, w ogóle tam gdzieś jabłko chyba znalazłem, widzicie? Tutaj mamy jabłko, więc ja je sobie wezmę. Dobra, ile ich już posiadamy? 13! To jeszcze... 5. O, tu jest jeszcze jedno. Na wstępie gry było. My musimy naprawdę w każdy zakamarek spojrzeć. Dobra, tu mamy jeszcze jeden. O, tu ma jeszcze jeden typek. Czekajcie, cyk. Naładuj. Hop! Dobra, mamy jeszcze tylko i wyłącznie dwa, więc wydaje mi się, że to gdzieś chyba na tej mapie jeszcze będzie. O, tam leży chyba jeszcze jeden. Cyk, proszę bardzo. I jeszcze jeden będziemy potrzebowali, tylko gdzie on może być? O, tam jest! Okej, okay, jak tam prze... Hop! Okej, dobra, mamy wszystkie, moi drodzy, więc idziemy teraz do tego samolotu. No i proszę bardzo, cyk, mamy wszystkie, 18. Teraz musimy...
iść tam, żeby załączyć ten cały statek. I załączamy, cyk, proszę bardzo. I co teraz się stanie? Dobra, samolot już jest gotowy. Ale za chwileczkę nas gdzieś sąsiad pewnie będzie gonić, prawda? Dawaj, szybko uciekaj! O. Tak po prostu przeskoczyliśmy? Chapter 4. Mega. Mega, bo w końcu, moi drodzy, odpalamy nasz samolot. Gdzieś lecimy? O, jesteśmy. The life bar of the ship is displayed at the top left, right? Click to shoot enemies. Control the ship with the left joystick. Oh my... Ale że co? Aha, i tak po prostu trzeba latać? Aha, wlecieć z tej bazy. Dobra, atakujemy tych! O nie, bo oni tutaj we mnie strzelają teraz. Musimy mega... Uważaj, dobra, uwaga! O my... Ty, bo to się zaczyna robić ciężkie. Wszyscy tutaj do mnie zaczynają strzelać. Mi za chwileczkę statek rozwalą! O nie. Dobra, lecimy. Lecimy, baby! A bo oni tak jakby najpierw na mnie celują, jak się pojawia czerwone cosik, to wtedy do mnie strzelają dopiero. O my... O nie, teraz będzie jeszcze gorzej. Uuu, o my... O my... O my god, ja nie wytrzymam, ja się posikam. O, ja się posikam! Dobra, teraz się uda chyba! Wylatujemy stąd, dawaj, lecisz, baby! Co? A gdzie ja teraz jestem? Reborn. Nie wiem dlaczego, ale umarliśmy. O nie! O my god, ja myślałem, że to jest żyćko jakieś, a to nas prądziło! Dobra, chyba się udało, bo tu już niczego nie ma. Udało się? O my... Nie gadaj, że oni tutaj... Nie gadaj, że oni mnie tutaj jeszcze takimi statkami będą atakować, przecież to jest mega ciężkie! Tych samolotów tu jest coraz to więcej. Dobrze, że ja mam dużo jabłek, to się możemy cały czas odradzać, bo gdybym nie miał tyle tych jabłek, to by to była po prostu mega lipa. No nie, Reborn znowu, widzicie? Jak ja bym nie miał jabłek, no to przecież bym musiał cały czas to od nowa przechodzić. Reborn, po raz kolejny, nie? Dobra, co to jest? Boss! Oh my god, nie gadaj, że musimy z bossem walczyć teraz. No i proszę bardzo, Reborn. Mega, to jest mega ciężkie, ej. Reborn, kolejny. Dobra, jest, pokonaliśmy go. I co? Wszystko? O, co teraz się dzieje? Sąsiad za nami leci! I wylądowaliśmy na jakiejś obcej planecie, okej? Bo nasz statek się rozwalił. Congratulations, you've passed level 4 to be... Ej, jak oni mi napisali maila po roku czasu, że jest chapter 4, to się spodziewałem czegoś więcej. Dobry, moi drodzy, jak zwykle macie tutaj listę wspierających, dziękuję, jesteście po prostu mega, pozdrawiam, jeżeli chcecie więcej tej gierki, ponieważ pisaliście, że chcecie na przykład pixel mode albo coś w tym stylu, dajcie znać się w komentarzu, łapki w górę i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć! We'll be right back.